Zastanówmy się teraz, ile to będzie 8 dodać 7. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu. Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmy, spróbuj zrobić sam i napisać na kartce odpowiedź. W porządku, zróbmy to dodawanie na przykładzie. Masz na początku 8 czerwonych jabłek. Obok leży jeszcze 7 zielonych jabłek. Wkleję te 8 czerwonych jabłek. Mam 8 czerwonych jabłek. Policzmy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 czerwonych jabłek. Obok leży jeszcze 7 zielonych jabłek. Wkleję teraz zielone jabłko. Liczcie razem ze mną. Jedno zielone jabłko, drugie zielone jabłko. Teraz ile mamy razem jabłek? Zobacz, tutaj w tym rzędzie mamy 10 jabłek. Idziemy dalej, będę wklejać do kolejnego rzędu. To jest trzecie zielone jabłko. Dalej które? Bardzo dobrze, czwarte zielone jabłko. Piąte zielone jabłko. Szóste zielone jabłko. I siódme zielone jabłko. W porządku, dodaliśmy wszystkie jabłka. Położyłam je obok siebie. Tutaj, tak jak powiedziałam, w pierwszym rzędzie mamy 10 jabłek. Zaznaczę. Dodałam do tego rzędu jeszcze te dwa zielone jabłka. I razem wszystkich jabłek w tym rzędzie mamy 10 sztuk. 10 jabłek. Tutaj ile mamy sztuk jabłek? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zielonych jabłek. 5 zielonych jabłek. Zatem razem ile mamy wszystkich jabłek? Myślę, że już wiesz. Razem mamy 15 jabłek. Zapiszę. Tu jest 1. I tutaj mamy piątkę. 15 jabłek. To jest liczba dwucyfrowa. Mamy piątkę, która stoi na miejscu jedności. Tu są jedności, zapiszę. Jedności. Jedności. A jedynka stoi na jakim miejscu? Może ktoś z Was wie? Bardzo dobrze. Na miejscu dziesiątek. Dziesiątek. Mamy jedną dziesiątkę. Faktycznie, to jest jedna dziesiątka. 10 to się równa jedna dziesiątka. 5 równa się 5 jedności. 8 dodać 7 równa się 15.